wrażenia, a być może ja po prostu, moje odczucia po prostu są błędne. Zaproszenie na obchody 71. rocznicy zbrodni katyńskiej oraz 1. rocznicy katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. W moim odczuciu nie powinniśmy jednego i drugiego wydarzenia łączyć, bowiem jedno mamy dość dobrze zbadane. Wiemy, że była to zbrodnia sowiecka na polskich oficerach. Drugie jest niestety przedmiotem walki politycznej, szczególnie dwóch partii, które na tym chcą ugrać coś do jesiennych wyborów. Obawiam się, że za lat, nie wiem, 5-10, jeśli uczniom powiemy, że obchodzimy 76, na przykład czy później 80. rocznicę zbrodni katyńskiej i 10. rocznicę Smoleńska, to obawiam się, że dzisiejsi 10-latkowie, którzy pamiętają to, co się wydarzyło rok temu, będą kojarzyć zbrodnię katyńską z rozbiciem się samolotu z prezydentem. Jaka tablica ma być chyba odsłonięta tego 13 kwietnia na terenie jednostki wojskowej? Tego podejrzewam, że jeśli to jest na terenie jednostki wojskowej, to również jednostka wojskowa w tym uczestniczyła, czy w redagowaniu, ale również tutaj jest informacja, że burmistrz i starosta są współorganizatorami tych uroczystości. Pamięci prezydenta RP, zwierzchnika Sił Zbrojnych, kadry dowódczej Polskich Sił Zbrojnych, przedstawicieli władz państwowych, duchowieństwa oraz pozostałych osób, które zginęły tragicznie w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku w drodze na obchody upamiętnienia zbrodni katyńskiej. Znowu mamy połączenie jednego z drugim i to troszeczkę mnie razi, natomiast to, co jeszcze bardziej mnie razi, to, że ja nie wiem, czy poprawność polityczna, czy chęć uniknięcia jakiegoś sporu spowodowała, że prezydent RP jest bezimienny tutaj. Zginął konkretny prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Lech Kaczyński. Można go lubić albo nie, szanować albo nie, natomiast on był prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej. I uważam, że jeśli władze samorządowe w jakiś sposób w tym uczestniczą, to powinniśmy zadbać również o to, żeby imię i nazwisko prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej było na tej tablicy, podobnie jak prezydenta Polski na uchodźstwie.